to był 1979 rok. I próbowałam dotknąć tego, co to było, że po pierwsze nigdy nie widziałam takiego przywitania z ziemią polską, z ojczyzną, z ziemią. Czyli pierwszy raz zobaczyłam Ojca Świętego wtedy, kiedy całował ziemię. I to, co się stało tak strasznie szybko, że Ojciec Święty jakoś wszystkich ludzi zjednoczył. Nagle wszyscy się jakoś czuliśmy lepsi, wszyscy się dzielili jakimiś stołeczkami, jakimiś wszystko, co ktoś przyniósł, jakimiś skrzynkami. I potrafił jednoczyć ludzi. I pisałam o tym, że to zjednoczenie właśnie nie było jakby wyzbyciem się. Każdy był sobą, tylko że byliśmy razem. Rok chyba, tak, 1983, to było spotkanie na stadionie dziesięciolecia. I to, że ten stadion no, był jakimś symbolem Polski Ludowej. Ojciec Święty, właśnie napisałam tutaj, wjechał, okrążył stadion i już zagarnął nas wszystkich, ten wielki tłum. I znowu byliśmy razem. Pamiętam wtedy, jak przestrzegano w radiu, że może się coś stać, że się ludzie mogą tam podusić, że może mogą być jakieś wypadki, takie tłumy. Nikt się nie stało. Nie było tego w ogóle tego zagrożenia, że tłum może stratować. Następne spotkanie, o którym wtedy wspominałam, czyli już jakiś czas temu, to był 17 czerwca 1983, czyli stan wojenny. Przecież wtedy bardzo dużo zastanawialiśmy, jak to będzie w stanie wojennym, jak to w ogóle to spotkanie może przebiec. I opisałam spotkanie u ojców kapucynów, no niezwykłe spotkanie, które jakby tego wątku nie będę rozbudowywać, ale w którym opisałam, jak spotkanie Basi Sadowskiej z Ojcem Świętym. Tego spotkania nie można zapomnieć. Było nas tam, nie wiem ile osób, dużo. Pamiętam, że była Ola Śląska, Klemens Szaniaski, właśnie Basia Sadowska. Był też komitet prymasowski od świętego Marcina. Byliśmy tam wtedy. I tak sobie to jakby tak graficznie widzę to spotkanie, czy może nie graficznie, takim obrazem, takim skrótem, że widzę, jak Ojciec Święty wchodził, potem była ta modlitwa, cisza i potem jak, już jakoś byliśmy wszyscy inni i wychodził. I wtedy Ojca Świętego napisałam tu, że miałam takie poczucie, że podawaliśmy sobie właśnie z rąk do rąk, wszyscy chcieli dotknąć, wszyscy chcieli być. No i właśnie wtedy wiedziałam, że spotkanie, że gdzieś jest Basia i no, wtedy udało mi się jakoś tak powiedzieć Ojcu Świętemu, bo była ta służba, nie wiedziałam, czy to się uda. Powiedziałam właśnie, że to jest Basia Sadowska, tutaj zamordowano syna Przemyka i ta jedna, nie wiem ile to było sekund, jak Ojciec Święty jakby natychmiast przygarnął ją i ta Basia drobna, tak ją widzę w tych ramionach Ojca Świętego, to dlatego dla mnie jest nie do zapomnienia, również ze względu na Ojca Świętego, ale i ze względu na Basię, bo potem, nie będę tego dokładnie opisywać, ale ksiądz Jurek przywiózł Basię do Dębek, i Basia ze mną była w pokoju i z psem Przemyka, już po śmierci syna. I wtedy właśnie powiedziała mi, że to spotkanie z Ojcem Świętym, no nie chcę jakby używać za dużych słów, ale że to było coś tak bardzo ważnego. Opisywała mi to, opowiadała, co czuła. I ja wtedy spytałam się, też nigdy nie zapomnę jej odpowiedzi, spytałam się jej: Basiu, co cię teraz wiedzie? Jak żyjesz? Zamordowali syna. Jak to jest? Jak to się człowiek posuwa w tym życiu?
jakby co cię wiedzie. To już było po spotkaniu z Ojcem Świętym i ona wtedy powiedziała, że muszę się spotkać z synem. Muszę się wszystko poprawić, zdążyć, żeby spotkać się z synem. Myślę, że to spotkanie, wracam do Ojca Świętego, z Ojcem Świętym, to było to wielkie, nawet nie wiem jak to nazwać, to takie no, niezwykły jakiś dar i to, co się tam stało w tym tłumie ludzi, ten zatrzymany czas. Ostatnie spotkanie, które opisałam, to było, znaczy opisałam, to są duże słowa, o których wspomniałam, to było spotkanie z moich studentów, znaczy nie tylko moich, byliśmy z Janem Englertem, z Aleksandrą Górską, z Basią Lasowską, już nie żyje, z Tadeuszem Faberem, nie żyje. I byliśmy na spotkaniu u Ojca Świętego w Rzymie. No i tu już nie będę, bo kto będzie miał ochotę, to zajrzę do tej książki, dokładnie tego opisywać. W każdym razie to spotkanie ze studentami było niezwykle ważne. I ci studenci, pamiętam te przygotowania na te jedno żelazko, ten Janek Englert, który pożyczał swoją jakąś marynarkę. Później ci studenci, którzy gdzieś spowiadali się potem na tym korytarzu. To było wszystko niezwykłe. I później spotkanie to było tego samego dnia chyba w kaplicy. I wtedy napisałam, że i pamiętam to, że chyba tak było, jak tutaj wspomniałam, że ja tak miałam takie wrażenie, że jak będę widziała Ojca Świętego, jego plecy, bo z tyłu byłam, to pomyślałam sobie, że ja się muszę, jakby, że może ja się nauczę jakoś lepiej modlić, że i tak próbowałam, napisałam uzgodnić, tak wydawało mi się, że razem oddycham i ten jego bezruch, ten bezruch Ojca Świętego i to zatopienie się w modlitwie, ile razy widziałam Ojca Świętego modlącego się, to miałam poczucie, że to jest coś po prostu, i wtedy mi się wydawało, że może się jakiś stanie cud, i że ja tak się właśnie, że ja tak zobaczę, jak to jest i że to potem będzie łatwiej. I było coś takiego, że gdzieś Ojciec Święty później jak to jest z nami, że gdzieś to potem człowiek oddalał od siebie, wchodził w inne sprawy, ale zawsze wydawało się, że i myślę, że jednak czegoś uczyliśmy się. Potem czasami się nie było gdzieś, nie zawsze się udało być wiernym, ale że gdzieś to w nas przecież jest. I to, że jakby wracam, że nawet nie próbuję na nowo tej historii opowiedzieć, to jest też dowód, że ja wtedy jakby tak wydaje mi się, że strasznie próbowałam to przemyśleć i jakby nie wiem, tak jakby zbliżyć się do tego czasu. Dziś jest jakby z odległości pewnej mówione, ale to nic nie straciło na aktualności. Wszystkie nauczania Ojca Świętego, jak patrzę tak z perspektywy, to było jakieś wielkie pragnienie nadania sensu własnemu życiu. To znaczy, żebyśmy my umieli nadać sens własnemu życiu. Jakby, że to było tak bardzo mocne, że myślę, że to dlatego tak przemawiało, że Ojciec Święty, on naprawdę, Ojciec Święty próbował nam pomóc. Pożegnanie Ojca Świętego to jest odchodzenie Ojca Świętego. I to, co Ojciec Święty mówił nam, kiedy przyjeżdżał, wszystkie encykliki, wszystko, o czym pisał, ale poezja Ojca Świętego, do której często wracam, to wszystko tu, przy końcu życia, wszystko się dopełniło. Ja mam, znaczy to nic nadzwyczajnego, że mam takie poczucie, bo to widzi się, to tego trudno inaczej nawet myśleć, że Ojciec Święty jakby podzielił się już wszystkim do końca. Podzielił się swoim umieraniem. I to, że umierał na oczach ludzi, na oczach
tych, którzy tam byli nieustannie pod tym oknem, te tłumy ludzi, ci, którzy byli przy telewizji. Przecież znam ludzi, którzy w ogóle nie odchodzili, którzy nie mogli pojechać, ale którzy cały czas, prawda, każdy krok, każdy... Jomar się razem oddychało z Ojcem Świętym, jak wychodził jeszcze do nas. To, że Ojciec Święty tak cierpienia wysoko nie można było podnieść. To znaczy to, tą naukę, którą mamy, że jak siostry franciszkanki mówią, przez krzyż do nieba, tak się witają siostry franciszkanki od krzyża, tak cały stan wojenny, jak ciągle słyszeliśmy to, przez siostry się witały na korytarzu, jak spotykałyśmy i my też tak uczyliśmy się mówić, ale co innego jest to powtórzyć, ale co innego jest to tak dogłębnie jakby zobaczyć, jakby Ojciec Święty chciał nam powiedzieć, że to cierpienie, że jakby ukoronował swoje całe życie tym cierpieniem i tym, jak odchodził. To jest coś, co to obdarowanie, które mamy, bo przecież niesiemy my, póki żyjemy. Ja nigdy nie myślałam, że w moim życiu będę przez cały pontyfikat, od początku, od tego dnia, który też przecież, początek i koniec, prawda, kiedy usłyszeliśmy, że ten głos Ojca Świętego, usłyszeliśmy Jego, to przywitanie z całym światem, z nami, a z całym światem, że został Ojcem Świętym, byliśmy od początku, przecież wtedy oglądaliśmy to, prawda, nie byłam w Rzymie, ale tutaj, i potem do samego końca. Czyli właściwie moje pokolenie jest pokoleniem, które cały pontyfikat przeżyło. I teraz ile w człowieku zostanie i czy zdołamy w sobie uratować, uratować tą pamięć, żeby ona nie... Dlatego myślę, że trzeba do tego wracać. Ja sama dzięki dzisiejszej rozmowie musiałam wrócić, bo dawno, jakoś dawno nie czytałam. Na przykład ten list w ogóle mam przy łóżku u siebie w stoliku, ale gdzieś też gdzieś musiałam go odłożyć, nie wiem gdzie go mam. I tak strasznie się ucieszyłam, że teraz mogę z powrotem wrócić i mam znowu kartki papieru, które znowu będę wkładać i pewnie za pewien czas nie będę wiedziała, gdzie je włożyłam, bo ciągle się je wyjmuję przy różnych okazjach. Bardzo dużo było wywiadów i dużo mówiliśmy o Ojcu Świętym. Także moja taka wielka radość, i oczywiście jesteśmy w okresie, w którym czekamy na ogłoszenie. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiem, to może dziwnie zabrzmi, ale ja nie potrafię czekać. Dla mnie Ojciec Święty jest świętym. To znaczy po prostu nie... Mam takie, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że mam czekać jak wszyscy inni, jak ludzie na całym świecie, że to jest dla wszystkich ludzi. Ale myślę, że ci, którzy widzieli Ojca Świętego, którzy tam byli, to którzy widzieli Ojca i którzy przeżyli chociażby tych parę spotkań, to ta siła, to nieprawdopodobne cierpienie i ta siła, z którą On przechodził przez to i jeszcze nas tym obdarowywał. I pamiętam ten okres i przecież były różne zdania, prawda, że już jest taki chory, że już może nie, że już, prawda, że... I Ojciec Święty wiedział, Ojciec Święty wiedział, jakby myślę, że wiedział to. Widział to i wiedział to, że musi do końca. I to, powiedziałabym, dopełnienie całego jego życia, tak bym powiedział, ukoronowanie jego życia, to była ta śmierć, że to było tak mocne, że nawet nie można było powiedzieć, użyć słowa smutek, bo to było coś tak, to był taki tak nieprawdopodobny jakiś, ja powiedziałabym, nie wiem, akord, to coś, co przekraczało zwykły smutek.
czy nawet ten brak. Ja pamiętam ten dzień, dokładnie pamiętam, i znaczy powiem to, tylko się boję, czy ja nie ponakładały mi się różne dni. Ja to pamiętam, bo myśmy wtedy kręcili film, chyba Panny z Wilka z Wajdą, tak mi się wydaje. Tutaj może mi się coś nałożyć, ale tak to pamiętam, może dlatego pamiętam, że ja poprzedniego dnia, i to jest niesamowite, mój syn powiedział, że Ojcem Świętym zostanie no nasz Jan Paweł II. On to powiedział. I ja, wydaje mi się, że wracałam wtedy z filmu. W każdym razie wiem, że byłam bardzo zagoniona i spracowana. To mi się skojarzyło wtedy z tym filmem. Mogę tu się mylić, ale tak pamiętam. I że taka wpadłam do domu, taka właśnie zagoniona. Znaczy chciałam otworzyć drzwi i nie, jakoś nie, 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 wszystko jakoś mi, jakoś tak, nie wiem, tak jakoś z rąk leciało. Myślałam, że syn będzie, nie ma syna. I wtedy, i pamiętam, że jak usłyszałam, że Ojciec Święty jest, to myślałam, no przecież to Paweł mówił, poprzedniego dnia mi mówił syn, że, no, ale przecież on był, nie wiem, nie pamiętam, musiałabym obliczyć, ile wtedy miał lat, w 63 roku urodzony, to on przecież nie miał tak dużo lat, to nie było oparte na jakimś takim, prawda, że on przeanalizował, że tylko po prostu powiedział, nie, Ojciec Święty, ale z taką, tak jak dzieci umieją, z taką pewnością powiedzieć to, że ja potem mówię, synku, no i Paweł wpadł, ja mówię, synku, no właśnie w trakcie, kiedy ja już byłam w domu, ja mówię, synku, no mam Ojca Świętego, no miałeś rację, po prostu miałeś rację. Nie, no to wszystko pamiętam pierwsze słowa, pamiętam to takie poczucie, że nagle ten nasz, że człowiek chciałby prawie powiedzieć, to jest nasz Ojciec Święty, nasz, to nasz, tu z Polski, że on nagle przywitał Włochy, przywitał, że on już był w tym momencie dla wszystkich. I że musieliśmy się podzielić Ojcem Świętym. To było coś takiego, że, prawda, że myśmy bardzo chętnie tak, że tu do siebie, prawda, a tutaj nagle właśnie Ojciec Święty jest, ma stać się tym wielkim autorytetem dla, nie tylko dla Polaków, dla Włochów, ale dla całego świata. Dla tych ludzi, dla których stał się autorytetem. Więc to było i to, powiedziałabym, ten polski język, który się usłyszało. To poczucie, które się potem sprawdziło, to poczucie, że... Ja mam takie poczucie, że nic złego się przecież nie może stać. Nawet w stanie wojennym tak myśleliśmy. No, no to się wszystko skończy jakoś dobrze, no i mój Ty Boże, nie wiadomo jak by się skończyło, jak by było z wybuchem Solidarności. Myśmy jednak, wracam do pierwszego lotniska, jak Ojciec Święty przyjechał i nas zjednoczył, on jakby pokazał, że to jest możliwe, że można się w tłumie spotkać i że my możemy być razem. I ja myślę, że gdzieś wszystko to, co się stało, no to Ojciec Święty to jakby prawda, utorował drogę, to na pewno. Te wszystkie spotkania z nimi, polityków i na Hawałęsy, i Tadeusza Mazowieckiego, te wszyscy jeździli do Ojca Świętego. Tu przyjeżdża Ojciec Święty, ale myśmy wszyscy jeździli przecież, prawda? I to jest też dowód, że myśmy tego nie mogli przewidzieć oczywiście. Myśmy tego nie mogli przewidzieć, ale to, no to się tak po całym świecie on tak roztoczył, swoją siłę na te spotkania z młodzieżą, przecież i jeszcze młodzież, prawda? No przecież ja pamiętam tu w Warszawie, jak SMS-y, ja długo nie miałam komórki, bo się nie umiałam nauczyć, ja sobie pokolenia, w których trudno się uczyłam komórki, nie mam internetu, jeszcze obiecuję sobie, że się nauczę, ale że nagle tą przecież młodzież wyznaczała, że mamy się spotkać przy ulicy, ale Jana Pawła i świeczki. Myśmy się tak przemieszczali przecież. Wysyłaliśmy do siebie nawzajem SMS-y. To ci młodzi ludzie później organizowali te spotkania. I Ojciec Święty przecież nigdy ich nie... On wymagał lekcji trudnej.
to nie było, że on, prawda, że tak głaskał, on wymagał trudnych rzeczy, on mówił młodzieży prawdę. I ta młodzież jakby oddała mu to, to było niesamowite, jakby to, że oni byli tam na placu pod tym oknem, że przyjeżdżali do Krakowa, że byli ci młodzi na tych wszystkich spotkaniach, młodzi, dokładnie to jest właśnie chyba też taka radość, że jeżeli się młodzieży nie wprowadza w błąd, jeżeli się mówi nawet trudne prawdy, ale naprawdę się od nich wymaga i naprawdę no po prostu się nachyla nad nimi, to oni oddają to, oni oddali. Znaczy, prawda, oni jakby próbowali po swojemu, teraz oni chcieli być przy Ojcu Świętym, prawda? I myślę, że to trudno powiedzieć, tu nie chciałabym jakoś, prawda, pokolenie Jana Pawła, tu nie chciałabym w to wkraczać, bo to różnie można to nazywać, różnie można to nazywać. Ile zostanie w nas, to zależy od każdego z nas. Myślę, że to zależy od każdego z nas, że tutaj mówienie takich, że jakoś uogólnianie jest niebezpieczne. Znaczy ja rozumiem, że się to robi, ale myślę, że jednak na pewno jest tak, że części ludzi my to przekazujemy, część ludzi to przeżyła, ale to wcale nie znaczy, że ten, kto to przeżył, więcej jakby zrobi czy wyciągnie z tego, niż ten, kto czytał i który miał przekazywane. Bo to jest, myślę, że to jest rodzaj no, jednak wymodlenia i pewnej łaski, którą, żeby tego naprawdę dotknąć i żeby udało się nam wszystkim być trochę lepszymi, to trzeba jakoś w to wpisać w siebie, prawda? Jak to zrobimy i jak nam się to uda, to każdy pod koniec swojego życia, czy odchodząc, będzie wiedział, czy to były słowa, a może było tak, że my swoimi słowami często zarażaliśmy innych, a sami nie potrafiliśmy, prawda? Bo też jest i tak możliwe. I wtedy też trzeba sobie powiedzieć, że nawet jeżeli człowiek nie potrafił, to jednak świadczył, prawda? To też jest bardzo ważna rzecz. Więc świadczyć trzeba. Bo byłam wtedy, kręciłam jakiś film w Niemczech. I wiem, że pobiegłam wtedy, bo jeszcze to, że do końca nie rozumiałam tego języka i zobaczyłam w telewizji i zobaczyłam, no po prostu to przerażenie, które i wtedy nie było takiej łatwości telefonów, takiej, nie miałam komórki, żeby się połączyć. I wtedy pobiegłam do katedry w Kolonii. Ta wielka katedra i próbowałam, no zrozumiałam, że to chodzi o Ojca Świętego, tylko nie wiedziałam, jaki jest stan. Potem się już czekało na wiadomości, na telefony, no właśnie mówię, gdybym miała komórkę, to już bym była połączona z własnym synem, z bliskimi. I wtedy wszyscy żyliśmy, czy przecież czy będzie żył, prawda? I wtedy na pewno jakby ktoś z zewnątrz patrzył, to musiałam być trochę śmieszna, bo ja łapałam różnych ludzi, księży, jak zobaczyłam i każdego tak chciałam potrząsnąć, że Ojciec Święty, że był zamach, ale mówiłam to niewprawnym bardzo, próbowałam po niemiecku powiedzieć i to było takie pewnie, tak różnie ludzie reagowali, ale wydawało mi się, że świat musi na chwilę stanąć, że to jest, no i potem to oczekiwanie i te wiadomości i to oczekiwanie, czy będzie żył, ale wszystkie pobyty w szpitalu. Ja byłam w czasie jednego pobytu w szpitalu, ale to był chyba, nie pamiętam w tej chwili, który to był pobyt, bo później było parę pobytów i wtedy tylko po prostu byłam pod tym szpitalem i byłam w środku w szpitalu i zostawiłam jakiś właśnie list, książki. Znaczy zostawiłam jakby, że byłam nawet muszę powiedzieć, że nawet nie miałam takiej, żeby próbować tam, żeby być bliżej, bo miałam poczucie, że to jest, że nie można już, że można stać w tłumie przed, bo tam mnie wprowadzili do tego szpitala, ale że nie mogę więcej po prostu,
Tak, to było wielkie, nabrzmiałe oczekiwanie. Pamięta pan, wszystkie kościoły się otworzyły. To słyszałam, że tak samo jak śmierć. Ja pamiętam, że siedziałam przed telewizorem i usłyszałam. I natychmiast wybiegłam, to znaczy pierwszy odruch było wybiegnięcia z domu. Ja nie byłam w stanie, zadzwoniłam tylko do dzieci, do wnuków, do syna. I oni już wiedzieli. I ja wybiegłam i zadzwoniłam jeszcze do księdza Gałki, do świętego Marcina, czy otworzy kościół. I wtedy pamiętam, jak te kościoły się otwierały, u świętej Anny, i jak się otwierały, byłam na mszy u świętego Marcina. I pamiętam, że ludzie mieli potrzebę, znaczy bycia razem. Ja wiem, że takich tłumów jak wtedy, i to nagle, wszyscy widocznie, strasznie dużo ludzi miało ten sam pomysł co ja, wychodzili z domu, jedni szli do kościołów, jedni stali przed, jedni szli na miejsce krzyża, który był. Wszyscy gdzieś, bo nie można było, jakby z tą wiadomością i z tym, co się stało, nie można było zostać samemu. Jakby człowiek chciał być razem. Myślę, że tak samo robili ludzie nie tylko, zresztą to też jest chyba warto powiedzieć, że ja znam ludzi, którzy nie są praktykujący czy wierzący. Bardzo źle znoszę to określenie, bo jakim prawem mam powiedzieć, czy ktoś jest niewierzący? W gruncie rzeczy nie wiadomo, jak to jest, prawda? To nie my bym. Ale no, w kamie to, co mówią, prawda? Że nie. I ci ludzie, bardzo wielu ludzi też wychodziło i też mieli poczucie czegoś i obserwowali to odchodzenie i byli na swój sposób, myślę, bardzo przejęci. I znam wielu ludzi, którzy mówili, że to jeden z najwspanialszych ludzi. A nie łączyło ich, prawda, ta próba sprostania, nie wiem, wierze czy temu, co nam jako dzieci wpojono, prawda? Czyli że siła jego oddziaływania była wielka, wielka. Ta ilość, to mi księża mówili, bo przecież tajemnica spowiedzi oczywiście, ale ilość nawróceń, ilość ludzi, która i później jednak w to, bo na pewno część podpadała, czy tak jak to zwykle bywa, gorąco, potem się gdzieś, ale na pewno część ludzi została. I te spowiedzi miały wpływ później na dalsze życie. Byłam wtedy, kręciłam jakiś film w Niemczech i wiem, że pobiegłam wtedy, bo jeszcze to, że do końca nie rozumiałam tego języka i zobaczyłam w telewizji zobaczyłam no po prostu to przerażenie, które i wtedy nie było takiej łatwości telefonów, takiej, nie miałam komórki, żeby się połączyć. I wtedy pobiegłam do katedry w Kolonii. Ta wielka katedra, i próbowałam, no zrozumiałam, że to chodzi o Ojca Świętego, tylko nie wiedziałam, jaki jest stan. Potem się już czekało na wiadomości, prawda, na telefony. No właśnie mówię, gdybym miała komórkę, to już bym była połączona z własnym synem, z bliskimi. I wtedy wszyscy żyliśmy, czy przecież czy będzie żył, prawda? I wtedy na pewno, jakby ktoś z zewnątrz patrzył, to musiałam być trochę śmieszna, bo ja łapałam różnych ludzi, księży, jak zobaczyłam, i każdego tak chciałam potrząsnąć, że Ojciec Święty, że był zamach, ale mówiłam to niewprawnym bardzo, próbowałam po niemiecku powiedzieć, i to było takie pewnie, tak różnie ludzie reagowali, ale wydawało mi się, że świat musi na chwilę stanąć, że to jest. No i potem to oczekiwanie i te wiadomości, i to oczekiwanie, czy będzie żył, ale wszystkie pobyty w szpitalu. Ja byłam w czasie jednego pobytu w szpitalu, ale to był chyba, nie pamiętam w tej chwili, który to był pobyt, bo później było parę pobytów i wtedy tylko po prostu byłam pod tym szpitalem i byłam w środku w szpitalu i zostawiłam jakiś właśnie list, książki. Znaczy zostawiłam jakby, że byłam nawet muszę powiedzieć, że nawet nie miałam takiej, żeby próbować tam, żeby być bliżej, bo miałam poczucie, że to jest, że nie można już,
że można stać w tłumie przed, czy bo tam mnie wprowadzili do tego szpitala, ale że nie mogę więcej po prostu, że... Tak, to było wielkie, nabrzmiałe oczekiwanie, pamięta pan, wszystkie kościoły się otworzyły, to słyszałam, że tak samo jak śmierć. Ja pamiętam, że siedziałam przed telewizorem i usłyszałam i natychmiast wybiegłam, to znaczy pierwszy odruch było wybiegnięcia z domu. Ja nie byłam w stanie, zadzwoniłam tylko do dzieci, do wnuków, do syna, i oni już wiedzieli. I ja wybiegłam i zadzwoniłam jeszcze do księdza Gałki, do świętego Marcina, czy otworzy kościół. I wtedy pamiętam, jak te kościoły się otwierały, u świętej Anny, i jak się otwierały, byłam na mszy u świętego Marcina. I pamiętam, że ludzie mieli potrzebę jakby, znaczy bycia razem. Ja wiem, że takich tłumów jak wtedy, i to nagle, wszyscy widocznie, strasznie dużo ludzi miało ten sam pomysł co ja, wychodzili z domu, jedni szli do kościołów, jedni stali przed, jedni szli na miejsce krzyża, który był. Wszyscy gdzieś, bo nie można było jakby z tą wiadomością i z tym, co się stało, nie można było zostać samemu, jakby człowiek chciał być razem. Myślę, że tak samo robili ludzie nie tylko, zresztą to też jest chyba warto powiedzieć, że ja znam ludzi, którzy nie są praktykujący czy wierzący. Nie, bardzo źle znoszę to określenie, bo jakim prawem mam powiedzieć, czy ktoś jest niewierzący? W gruncie rzeczy nie wiadomo, jak to jest, prawda? To nie my bym. Ale no w kamerę to, co mówią, prawda? Że nie. I ci ludzie, bardzo wielu ludzi też wychodziło i też mieli poczucie czegoś i obserwowali to odchodzenie i byli na swój sposób, myślę, bardzo przejęci. Znam wielu ludzi, którzy mówili, że to jeden z najwspanialszych ludzi. A nie łączyło ich, prawda, ta próba sprostania, nie wiem, wierze czy temu, co nam jako dzieci wpojono, prawda? Czyli że siła jego oddziaływania była wielka, wielka. Ta ilość, to mi księża mówili, bo przecież tajemnica spowiedzi oczywiście, ale ilość nawróceń, ilość ludzi, która no, i później jednak w to, bo na pewno część podpadała, czy tak jak to zwykle bywa, gorąco, potem się gdzieś, ale na pewno część ludzi została. I te spowiedzi miały wpływ później na dalsze życie. Ojciec Święty naprawdę tak strasznie chciał, żebyśmy sobie dali radę ze swoim życiem, żeby jakoś sobie poradzić z tym życiem i jakoś jakiś sens temu nadać, i żeby zaczynać to zmartwychwstanie. To jest też niezwykłe, jak o tym mówił, prawda? A mówił przecież w stanie wojennym, prawda? Że to, ale myślę, że każdy ma swoje codzienne zmartwychwstanie, że to, że musimy rano zacząć dzień, że musimy jakby sprostać wszystkiemu, co się zdarzy, i że każdego dnia jakby zmartwychwstajemy od początku, od nowa. I bo na jedno zmartwychwstanie, jak będziemy liczyć, to myślę, że nam, że będzie ciężko. Myślę, że to przebywanie z Ojcem Świętym, z Jego poezją, z Jego słowem, to jest taka pomoc, taki jakby ktoś nam szczudła dawał, żeby się posuwać, prawda, żeby się jakoś, jakby, żeby się unosić wyżej, już nie na swoich nogach, tylko na tych szczudłach, żeby gdzieś jakoś sięgać wyżej. I tak, no jesteśmy obdarowani. Po urodzeniu mojej wnuczki, ja jeszcze jej nie widziałam, bo tak akurat było, że był wyjazd i że ona jeszcze nie, jeszcze moja synowa nie wróciła. Ja jeszcze jej nie widziałam. Zobaczyłam ją po pielgrzymce. I właśnie na tym spotkaniu indywidualnym, które miałam, to powiedziałam Ojcu Świętemu, że urodziła mi się wnuczka Kasia. No i znowu, potem już mówiłam, że druga się urodziła, teraz mam czworo. Ojciec Święty, właśnie te reakcje Ojca Świętego są no takie, on tego nie pamiętam, że nie przyjął tego, on rozumiał, że ta wiadomość dla mnie jest strasznie ważna.
I to ten sposób, w jaki on czy właśnie czy objął, czy dotknął, czy położył rękę, czy to są niepowtarzalne. I to było i wtedy też.